Cześć, jestem Justyna Jusia, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z vlogiem z koncertu Michała Szpaka. Koncert ten odbył się wczoraj na warszawskim Bemowie w amfiteatrze w Parku Kurczewskim. Wczoraj ogólnie dla mnie był bardzo szalony i jednocześnie stresujący dzień, ponieważ miałam dwa egzaminy w ogóle w innym miejscu. I wszystko poszłoby fajnie i sprawnie, gdyby nie to, że mój drugi egzamin zaczynał się o godzinie 16, a koncert o 17. Więc tak naprawdę egzamin napisałam jako pierwsza w 15 minut. A był to egzamin z matematyki, więc to był istny hardcore. To, że się udało i to w tak krótkim czasie napisać, to jest po prostu coś niesamowitego. Wybiegłam z uczelni 16:23, poleciałam szybko na autobus i dojechałam na ulicę Górczewską, z której i tak musiałam jeszcze kawałek dojść. I powiem Wam, że przy amfiteatrze byłam o godzinie 16:59 i weszłam przez bramkę. Dostałam opaskę o godzinie 17, więc byłam zupełnie na styk. Bardzo się cieszę, że zdążyłam. Z dwóch powodów. Pierwszy to taki, że zdążyłam w ogóle na koncert, a drugi powód jest taki, że miejsca były ograniczone. I tuż za mną weszło jeszcze kilka osób i opaski się skończyły. I ochrona niestety już nie wpuszczała nikogo więcej. Więc tutaj też miałam farta, że po prostu się to udało. A jeszcze lepszym newsem dla mnie było to, jak 17:01 wyszedł bodajże organizator tego koncertu na scenę i powiedział, że Michał się spóźni dobre pół godziny, jak nie dłużej. Więc miałam spokojnie czas na ochłonięcie, bo powiem Wam, że wczoraj był tak gorący dzień, dzisiaj też jest. Ale wczoraj było piekielnie gorąco, a ja od tego autobusu biegłam. Więc bardzo się ucieszyłam, jak dowiedziałam się, że ten koncert jest opóźniony. Ogłoszenie duszpasterskie, spóźnię się na koncert. Mam w ręku gumkę, bo właśnie rozpuściłem włosy, co by nadać im trochę. Kończąc wywód, dotrę, ale zapewne z opóźnieniem, gdyż wszystkie drogi do Bemowa są zamknięte. Co do samego koncertu. Zaczął się około 17:30-40, trwał do 10:15 po 7, takie około półtorej godziny. Na początku wyszedł Michał, zaśpiewał utwór Hiob. Później pokazał się zespół częściowo Whiplash, bo był wspaniały gitarzysta Kamil Czapla z dawnych lat właśnie oraz reszta zespołu. Był to koncert pod nazwą Wolność Fobia. Powiem Wam, że na tej trasie byłam drugi raz. Co śmieszne, też w okresie wakacyjnym. I w tym samym miejscu. I dokładnie rok temu byłam właśnie tam. Ale jak to mówią, o rok starsi, o rok piękniejsi, więc... Jeżeli ktoś nie był na koncercie Wolność Fobia, to bodajże zostały chyba jeszcze dwa koncerty, o ile się nie mylę. Więc wykorzystajcie to, bo naprawdę warto. Co do samego koncertu Michała Szpaka, powiem Wam, że ja jestem fanką Michała od 5 lat. Może 11, nie pamiętam, w którym tam roku się to wszystko zaczęło, ale na pewno byłam od momentu, jak Michał pojawił się w X Factorze, więc wszystko, co było po drodze, starałam się gdzieś tam zahaczać i przez tyle lat jeździłam na koncerty, na różne spotkania, wydarzenia i tym podobne. I powiem Wam, że ta muzyka na przestrzeni lat zmieniła się tak samo, jak zmienił się Michał. Czy na dobre, czy na złe, to już zostawiam Waszej interpretacji. Może kiedyś nagram na ten temat filmik, więc dowiecie się też mojego zdania, jak to wygląda.
też z perspektywy wielu lat bycia gdzieś tam obok. Powiem wam, że koncert to tak naprawdę jedno ogromne show. Możecie znaleźć różne przekroje muzyki, od ballad do mocno rockowych brzmień. Naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Michał, jak wiecie, jest kolorowym ptakiem, więc jakby wszystko, co prezentuje, czy też ubiór, wokal, czy cała inscenizacja sceniczna, to jest odzwierciedlenie jego duszy. Więc naprawdę też wielki szacun za to, bo jest to bardzo fajnie sprecyzowane, te kreacje, to poruszanie się, ten sposób bycia i zachowania się na scenie. Jeżeli ktoś nie był nigdy na koncercie Michała, to naprawdę zapraszam, bo to fantastyczne przeżycie. Dużo emocji gwarantowanych, wiele wspaniałych uniesień muzycznych. Z utworów, jakie Michał wykonywał, to Hiob, jeden z ostatnich singlów. Na końcu koncertu pojawiły się najnowsze dwa single, czyli Halo Wodospad i 24/7. Bardzo ciekawe utwory, które wnoszą coś nowego, według mnie przynajmniej. Część utworów to utwory za czasów zespołu Whiplash, czyli mocne rockowe brzmienie, takie jak Carpe Diem czy Kolorowa Szarość. Pojawiły się też utwory z pierwszej płyty Michała, czyli Epki. Tutaj niestety nie mam na tym mieszkaniu tej płyty, ale zostawiłam ją u siebie w rodzinnym domu, więc kiedyś wam zademonstruję. Tutaj mam aktualnie płytę Dreamer, którą uwielbiam. Jest naprawdę cudowna i jeżeli ktoś nie słyszał jeszcze jej, to ogromnie, ogromnie polecam. Jest to wspaniała płyta, która bardzo porusza, szczególnie mnie. Moim ulubionym utworem jest chyba Sweet Cherry i Don't Poison Your Heart. To ma tak ważne przesłanie, którego wiele osób nie rozumie. Ale ja wiem, o co chodzi. Pokażę wam jeszcze tą książeczkę. Jak się rozkłada. To z jednej strony wygląda tak. Tutaj są numerki piosenek oraz kto skomponował słowa i muzykę do tego. Na końcu jest takie podsumowanie, to jest ta strona tytułowa. I tutaj jeszcze taki plakacik i kilka słów od Michała. Tutaj, jak widzicie, mam autograf. Więc tak to się prezentuje. Jeszcze wam pokażę płytkę. Naprawdę bardzo serdecznie polecam. Na koniec było jeszcze takie króciutkie spotkanie, gdzie Michał wyszedł do swoich fanów, tam garstka osób została. Ja też się gdzieś tam zawsze kręcę na końcu. Ja akurat z moimi dziewczynami, bo przyjechałam z dwoma Olami, z którymi jeżdżę od samego początku. Cudowne dziewczyny, bardzo was pozdrawiam i kocham. Rozmawiałyśmy z gitarzystą, z Kamilem Czaplą, właśnie w czasie, kiedy Michał rozdawał autografy i pozywał do zdjęć, ale przyszedł moment, kiedy Michał też do nas podszedł i to było naprawdę miłe, bo ostatni raz widzieliśmy się rok temu i przywitał się z nami, wyściskał nas, zamieniliśmy dwa słowa, bardzo się cieszył, że nas widział po takim długim czasie. Bo zdarzało się, że jeździłyśmy na trasy koncertowe i byłyśmy codziennie na jakimś koncercie w różnych miejscowościach, więc robiłyśmy razem z Michałem takie tournée i Michał nas pamięta od samego początku i to było dla niego bardzo miłe, że pojawiłyśmy się na tym koncercie i go wspierałyśmy. Nam też było ogromnie miło
Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać, chociaż na chwilę. Co mogę jeszcze powiedzieć? No, ja jestem bardzo zadowolona, że tam pojechałam, że udało mi się zdążyć. Dobra, nie przynudzam Was swoim gadaniem. Zapraszam na relacje z koncertu. Powiem Wam, że nie nagrywałam wszystkich piosenek, bo też chciałam się bawić. Tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnym filmiku. Jeżeli filmik Wam się podobał, to zostawcie kciuka w górę. Jeżeli chcecie dalej obserwować mnie, to będzie mi bardzo miło, jak zostawicie suba. To też zachęci mnie do dalszego nagrywania. Na dole podlinkuję Wam mojego Instagrama i żegnam się z Wami i zapraszam na relacje. Pa! Hej, ja już wysiadłam z autobusu, właśnie idę. Kurczę, jak się wyrobię, to będzie super, bo generalnie miałam egzamin o godzinie 16 przy Dworcu Zachodnim, a teraz przetransportować się na Bemowo o tej godzinie to jest po prostu cud, więc trzymajcie kciuki, żeby się udało. Spędziłem 1/3 swojego życia i spędzam cały czas i widzę, jak ono się rozwija i kocham je co rok, to mocniej. I moja miłość rośnie niczym te wieżowce, które cały czas wyskakują w Śródmieściu. Jest mi ogromnie miło, że mogę dla Was tutaj wystąpić, dlatego że to właśnie tutaj ta trasa, którą kontynuuję od roku, miała swój początek, więc tym bardziej jest mi miło, że mogę właśnie w tym miejscu poniekąd trochę zakończyć tą trasę, bo zostało jeszcze 2 koncerty z tego wydarzenia. Trasa nosi tytuł A Nieważne. Zacznijmy od muzyki. A przede wszystkim dziękuję za wyrozumiałość. Jednak dzisiejsze drogi względem Parady Równości i Wolności były nieco zablokowane i nikt tego nie przewidział. Nawet ja. A z racji tego, że jestem szpakiem, powinienem mieć skrzydła, ale jednak przyjechałem samochodem. Każdy dzień jakby o mnie znów. Jestem sobą minionym parę wieków stąd. Wiem, że trochę możesz bać się moich snów. Jestem
jak jeden dzień do linii biel. Jeden dzień. Skończy się ten bal nadziei. Najwyższy czas, nie dojść.
zniszczyć w sobie. Pokaż zdobycz. O tak.